Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Slater City TV. Ja jestem Slater i zapraszam Was na odcinek, w którym zademonstruję Wam pewnego rodzaju glitcha w Lords of the Fallen, a mianowicie na nieskończoną ilość punktów magii. Tak jest, nieskończona ilość punktów magii. Punkty magii zawsze się przydadzą, czy to na normalnej grze, czy na NG+, czy na NG++. To jest naprawdę nieistotne, ale dzięki temu wymasterujecie swoją postać ładnie. Dobra, to zaczynamy. Pierwsze, co musimy zrobić, to przejść do tego miejsca. Już pokazuję. O, tutaj. Do tego miejsca. Ta brama jest od początku zamknięta tak naprawdę. Ja jestem w momencie... ja jestem dopiero po pokonaniu bestii. Bestię pokonałem, wróciłem się tutaj w to miejsce i brama jest już otwarta. I wtedy wchodzimy przez tą bramę normalnie. Tutaj normalnie jest dużo właśnie potworów, dużo przeciwników do pokonania. Ważne jest, żeby wszystkich ich na razie wybić na samym początku. Wybijamy ich wszystkich spokojnie. Tutaj też jest jeden przeciwnik, jego też rozwalamy. I mamy tutaj przycisk. Stajemy mniej więcej w tej odległości na tym przycisku, bierzemy modlitwę, ustawiamy klona na przycisku i lecimy, bo się drzwi otwierają w tym momencie. Ja to mam wszystko zrobione, bo dopiero niedawno zobaczyłem ten sposób, niedawno odkryłem jego tak naprawdę całkowicie przypadkowo. Te drzwi się otworzą po naciśnięciu tego przycisku. I tutaj macie dźwignię. Od razu za tą dźwignię ciągniecie, żeby drzwi się nie zamknęły. Dobra, gdy już to zrobicie, otwieracie tą skrzynię. Ale nie bierzecie tego, co jest w środku. To jest bardzo ważne, bo inaczej glitch Wam nie wyjdzie. Nie bierzecie tego, co jest w środku skrzyni, tylko lecicie tutaj schodami w dół dokładnie. Lecimy tu schodami w dół i tutaj jest dwóch rycerzy. Jeden tu, drugi tu. Mniejsza z tym. Najlepiej jest ściągnąć zbroję całkowicie, żeby szybciej nas pokonali. O, to to. Gdy... O Jany, jeszcze mnie nie pokonali. Dobra. Jeszcze raz. Okej, okay. Dobra, zginęłem. Oficjalnie nie żyję. Dobra, gdy już nas zawiją, to wtedy. Zaczyna się już cały glitch. Idziemy z powrotem tamto miejsce z tą skrzynią. Ta skrzynia będzie cały czas otwarta. Ta skrzynia jest otwarta cały czas. Dobra, teraz założę swoją zbroję, żeby mnie nie zabili tak szybko oni. Na przykład wezmę, założę sobie tą. Dajmy na to. No i idziemy. Szybko lecimy przez to... tą dziurę w ścianie, bierzemy to, co tutaj jest i mamy okruch punktu zaklęć. Teraz spokojnie on może nas pokonać. Nawet jemu ułatwię tą sprawę. No, niech mnie pokona. Dawaj, dawaj, dajesz. Stary, no powiem, nie dość, że z nim nie walczę, to jeszcze nie może we mnie wtrafić, nie? No, dawaj. Atakuj mnie. Co on robi? O, to właśnie chodziło. Bardzo dobrze. Dobra. Zaatakował nas. Przegraliśmy. Padliśmy i w ogóle. I teraz. Wchodzimy, patrzymy, ile mamy punktów zaklęć. Mam już 5 punktów zaklęć, tak? Lecimy z powrotem w to samo miejsce, żeby Wam to zademonstrować, że to nie zniknie po czasie po prostu. To będzie cały czas. Możecie tak nabijać tych punktów, ile chcecie. I teraz już bez zbroi nawet lecę. Od razu lecę, tylko żebym nie zginął. Dobra, nie zginę. Biorę od razu to. I mamy okruch punktu zaklęć znowu. Czyli w sumie teraz mamy 6. Teraz niech mnie znowu pokonają. Jeszcze raz tylko pokażę, dla pewności. No niech mi się załaduje. Dobra. Mieliśmy 6 wtedy, tak?
6 mieliśmy, czy 5? Zaraz, moment, 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 bo coś jest nie tak. Idziemy jeszcze raz. Chyba, że można mieć 6 punktów w tym zapasie. Szybko, 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 szybko. Tutaj bierzemy. Okruch punktu zakręć. I mamy 7. Dobra. 7 mamy. On nas zabił spokojnie. Teraz muszę zobaczyć, bo coś mi się chyba... Coś chyba źle zrobiłem. Czy będę miał 7 czy 6? Nie, 7. Dobrze jest. No, mamy 7 punktów zakończyli. Widzicie, glitch działa ładnie. Możecie w takim razie sobie nabijać tych punktów zaklęć dowoli. Tutaj ich już później nie zabijamy, tylko zostawiamy ich, żeby oni później nas zabili. I teraz powinienem mieć 8 punktów, tak? Tak jest, mam 8 punktów zaklęć. No i czekamy, aż on... A, fajny cios od tyłu, bardzo dobre. Dobra, no i co? No i to by było na tyle w takim razie. Fajny glitch, bardzo prosty do wykonania. Można dzięki temu wymasterować swoją magię. Wiadomo, na NG++ już można mieć każdy rodzaj magii, czyli wojownika, kapłana, łotrzyka i tak dalej. Więc te punkty zaklęć na pewno się przydadzą. I co? I w takim razie to by było na tyle. Jeszcze będę szukał miejsca, gdzie można punkty atrybutów zwiększyć, więc też na pewno filmik z tym zrobię. Więc dziękuję bardzo za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że film mi się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do komentowania, do subskrybowania, lajkowania. Dzięki, cześć, na razie. Powodzenia przy masterowaniu postaci. Pa, pa.